naszym serialu są sceny intymne. A widzów zawsze ciekawi, w jaki sposób aktor się do takich scen przygotowuje. Czy to jest duży stres na planie, kiedy trzeba takie coś zagrać? Dla mnie stresem jest każdy dzień na planie. Ja wiem, że to brzmi banalnie, ale tak jest. I dla mnie naprawdę nie ma różnicy między tym, że mam całować się, czy mieć scenę intymną z Łukaszem Simlatem, którego pozdrawiam i naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo fajnie. A tym, że mam zagrać taką scenę jak teraz z tobą, która opowiada o czymś w jakiejś historii. Dla mnie stres, mnie stres towarzyszy zawsze. Ale nie mówię, że to jest jednoznaczne. No jednak są jakieś sceny, które na pewno no jest trudniej zagrać po prostu. Ale na tym polega ten zawód. I czasami wydaje nam się, że sceny łatwe okazują się mega trudne, a czasami sceny mega trudne okazują się, to znowu jest banał, jakieś takie prostsze w wykonaniu. Dla mnie, ja nie lubię tak różnicować tego, bo też zdarzyło mi się wiele razy, że się przygotowywałam bardzo mocno do czegoś, a potem okazało się, że... A też było tak, że się nie przygotowywałam i jakoś zbieg okoliczności spowodował, że to wszystko poszło, nie mówię łatwo, ale przy wielu trudnościach dla mnie dobrze. A czy zgadzasz się z taką opinią, czy opinią? Po prostu zauważam, że na przykład aktorki najmłodszego pokolenia, które debiutują, one w ogóle nie mają żadnych oporów. One się rozbierają na planie, one wręcz niektóre mówią, że ekshibicjonizm to jest ich drugie życie. Wiesz co, ale to jest kwestia wrażliwości. To nie ma nic wspólnego z doświadczeniem i z tym, czy jesteś aktorem, czy nie. Ja nie mam nic przeciwko temu absolutnie, żeby ktoś, kto nie jest aktorem, grał. Tak samo jak uważam, że trzeba oceniać wszystkich, tych, którzy grają i tych, którzy nie grają, bo pracujemy w tym samym miejscu. Ja myślę, że jest miejsce dla wszystkich. A to jest absolutnie dla mnie kwestia wrażliwości. Czy ty masz opór, czy ty nie masz? Ja mam mnóstwo oporów, ale to nie znaczy, że ktoś, kto ich nie ma, jest gorszy. A czy w szkole do takich scen przygotowują, chociaż trochę? Ja myślę, że szkoła akurat, którą kończyłam, łódzka, jest genialną szkołą, którą wszystkim polecam, bo ona moim zdaniem mnie przygotowała, oczywiście realizuję to najlepiej jak umiem, do wszystkiego. To znaczy po prostu muszę sobie radzić z tym sama, przy całym backgroundzie, który dostałam.